Biblia na każdy dzień, witajcie. Wczoraj omawiałem trochę dłuższy fragment, 20 rozdział od wersetu 19 do 29. Dzisiaj tylko dwa wersety. Cały czas jesteśmy w tym kontekście. Wydarzyło się męka i śmierć Chrystusa, wydarzyło się zmartwychwstanie, i w 20 rozdziale to właśnie rozważamy. Wczoraj czytaliśmy o tym, jak Pan Jezus przychodzi do wieczornika mimo drzwi zamkniętych, jak mówi do uczniów nie bójcie się. Czytaliśmy też o tym, jak Pan Jezus mówi. Komu odpuścicie grzechy, są Mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. To fragment, który wywołuje wiele emocji i niestety też złych interpretacji zachęcam. Jeżeli ktoś nie słuchał wczorajszego odcinka, by wrócić do niego. I w końcu czytaliśmy i mówiliśmy o tym, jak Pan Jezus. Mówił do Tomasza, który był nieobecny podczas tego przyjścia. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli szczęśliwi, ci, którzy nie widzieli tego, co Ty, nie mogli dotknąć moich ran, a uwierzyli, że Ja jestem Synem Bożym. Dzisiaj dochodzimy do wersetu 30 i przeczytam 30 i 31. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Które nie są spisane w tej księdze, te zaś zostały spisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc, mieli życie wieczne w Jego imieniu. I tak naprawdę powinniśmy rozpocząć czytanie Ewangelii według świętego Jana, niektórzy mówią, od tego wersetu. Po co została spisana Ewangelia? Według świętego Jana. To Jan spisywał Ewangelię, czyli dobrą nowinę o ratunku w Chrystusie. Po co? Tu jest odpowiedź. Po to, abyście, czytając to, uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, jest zbawicielem, jest pomazańcem Bożym, dalej pisze Jan synem Boga. I abyście, wierząc, mieli życie wieczne. W Jego imieniu. Dlatego tak często zachęcamy ludzi, którzy nie wierzą, do tego, aby czytali Ewangelię według Świętego Jana. Oczywiście wszystkie cztery Ewangelie mają tą samą wagę i powinniśmy je czytać my, jako wierzący, wszystkie na zmianę albo po kolei, ale osoby niewierzące zachęcamy zacznijcie od Ewangelii według Świętego Jana. Ona jest niezwykła. Opisane rzeczy tu są niezwykłe i niesamowite. A co ciekawe, Jan pisze, że wybrał bardzo małą część znaków do opisania. I możemy tak popatrzeć na wszystkie Ewangelie. Czasami ludzie dyskutują, dlaczego jest to, a nie ma czegoś. Bóg tak zdecydował. Bóg tak zdecydował i tak natchnął autorów, aby spisali te konkretne rzeczy. A po co? Abyśmy wierzyli. Że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, jest Zbawicielem. Abyśmy patrząc na całą tę Ewangelię, widzieli te punkty, gdzie Jezus mówi o zbawieniu. I nie wiem, czy zdarzyło Ci się kiedyś przeczytać, tak powiedzmy, rozdział po rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Wiem, że można ją nawet przeczytać w ciągu jednego dnia. To około dwóch godzin. Oczywiście nie zachęcam do tego, aby czytać Biblię na wyścigi, ale czasami taka lektura też jest pożyteczna. Jest wiele metod czytania Słowa Bożego. Jedną z tych metod jest to, aby czytać daną Księgę przez cały miesiąc. I kiedy mamy krótkie Księgi, na przykład jakieś krótkie listy, to możemy go przeczytać i dobrze jest przeczytać cały list naraz, na przykład list do Efezjan. I codziennie go czytać przez miesiąc. W przypadku Ewangelii według świętego Jana trzeba by ją podzielić na dwie albo trzy części. Ale czasami też dobrze jest skorzystać z takiej metody, jeżeli mamy jakiś problem. Jeżeli chcemy coś lepiej poznać albo zbadać, to przeczytać całe pismo pod kątem tylko jednego problemu. Gdzie występują jakieś zagadnienia? Gdzie Bóg. Przez różnych ludzi i co mówi. I myślę, że dzisiaj nie zachęcam do czytania Słowa Bożego, ale całego, ale zachęcam do przeczytania tak Ewangelii według Świętego Jana. Myślę, że niesamowitym doświadczeniem może być dla każdego z Was i dla mnie też jest czytanie Ewangelii Jana i zaznaczanie sobie tych punktów, gdzie Bóg mówi. Jezus Chrystus mówi o zbawieniu. Jakby to, jest, to powinien być centrum naszego życia, może sens naszego życia. Dowiedzieć się, jak można zostać zbawionym. Ponieważ na tej ziemi żyjemy niektórzy 50, 60, no powiedzmy maksymalnie 80, 90 lat. Ale przed nami, po tym życiu, jest życie wieczne w niebie, w obecności Bożej lub w wielkich mękach w oddaleniu od Boga, w piekle. Dlatego to powinien być nasz cel nadrzędny. I zachęcam, może dzisiaj, może w tym tygodniu, weź Ewangelię Jana, otwórz na pierwszym rozdziale i przeczytaj ją całą, zaznaczając te fragmenty, w których Pan Jezus mówi o zbawieniu. Co trzeba zrobić, aby być zbawionym? Ja w tym podcaście, w tej audycji wiele razy mówiłem o tych punktach, ale nie sugeruj się mną. Każdy człowiek może się mylić. Nie możemy polegać na człowieku, polegajmy na Bogu. Sam czy sama, weź Ewangelię, otwórz Ewangelię według świętego Jana i zacznij czytać i zaznaczaj. I myślę, że Bóg w sposób jednoznaczny da Ci odpowiedź na to pytanie. I może być tak, że utwierdzicie w tym, co wiesz. A może być też tak, że to, co wiesz, to, co wiedziałaś, runie w gruzach. Bo niestety żyjemy w takich czasach, gdzie wielu ludzi mówi różne rzeczy o Bogu, a one, kiedy porównamy je z Biblią, to są sprzeczne. A ponieważ zbawienie nasze powinno być dla nas najważniejsze, dlatego zachęcam, to nie jest bardzo dużo pracy. Może się niektórym wydawać, że to jest tytaniczna praca. Nie, to jest nic praktycznie. Zobaczycie, jak zaczniecie czytać, myślę, że Was to po prostu wciągnie, a owoce tego, owocem takiego czytania może być wasze życie wieczne. Także zachęcam. A może dodam, jutro w takim układzie nie będzie odcinka. Skupcie się na czytaniu Słowa Bożego. Wrócimy do odcinków w czwartek.